Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Messi zagra, Dembele nie. Specjalne koszulki FC Barcelony. Kibice nagrali urodzinowe wideo dla Cristiano Ronaldo. Real o nim zapomina. Rewolucja w Lidze Mistrzów. Wiemy, gdzie Kamil Grosicki może zakończyć karierę. Lewandowski problemem Bayernu Monachium. Kamil Glik jednym z najlepszych w Europie. Gattuso komplementuje Krzysztofa Piątka. Od razu zachęcam Was do subskrypcji kanału, bo w środku filmu będzie konkurs, tylko dla moich widzów oczywiście. Także subskrybuj na dole kanał, no i życzę miłego oglądania. W poprzednim materiale informowaliśmy, że pod dużym znakiem zapytania stoi występ Leo Messiego w meczu Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. Dziś już wiemy, że Argentyńczyk będzie miał szansę zagrać, ponieważ znalazł się w meczowej kadrze Dumy Katalonii. Sztab medyczny FC Barcelony pracował bardzo intensywnie, aby przywrócić Messiego do pełni zdrowia. Jak widać, udało się. Będzie to na pewno z korzyścią dla całego widowiska, które zapowiada się kapitalnie. Mecz ten odpowie na wiele pytań zarówno pod kątem Barcelony, jak i Realu Madryt, który powoli łapie formę i wraca na właściwe tory. Na pewno w klasyku zabraknie Ousmane Dembele, który nie zdążył wyleczyć urazu. Ryzykowanie zdrowiem Francuza nie ma sensu, dlatego postanowiono dać jeszcze czas na regenerację. FC Barcelona zagra w specjalnych koszulkach w trakcie dzisiejszego meczu. Na plecach piłkarze oprócz tradycyjnie zapisanych nazwisk będą mieli je zapisane w tradycyjnym języku chińskim. Jest to spowodowane tym, że Duma Katalonii chce uczcić chiński nowy rok, który zaczął się 5 lutego. Na oficjalnym koncie społecznościowym klubu można zobaczyć materiał wideo na ten temat. Zapowiada się wspaniałe widowisko. Z tej okazji mamy dla Was mini konkurs, do wygrania będą takie koło notatniki albo Realu, albo Barcelony, to już do wyboru. A żeby wygrać, wystarczy subskrybować ten kanał, subskrybować kanał Obstawiamy i wbić na film, który pojawia się na karcie i w opisie, obejrzeć, zostawić tam łapkę i sensowny komentarz, a spośród tych komentarzy z filmu na kanale Chłopaków wybierzemy jeden, który wygra. Fani Barcelony lub Realu, do dzieła! Kartka z kalendarza. 6 lutego 1958 roku w katastrofie lotniczej samolotu pasażerskiego na lotnisku w Monachium zginęły 23 osoby, w tym 8 piłkarzy Manchesteru United. Cristiano Ronaldo 5 stycznia obchodził swoje 34 urodziny. Niesamowite, jak ten czas szybko leci. Nie tak dawno Portugalczyk wchodził do wielkiego świata piłki nożnej w barwach Manchesteru United. Dziś jest już bliżej końca niż początku kariery. Śpieszmy się kochać piłkarzy, tak szybko zbliżają się do emerytury. W związku z urodzinami Cristiano Ronaldo otrzymał uroczy prezent od mieszkańców Madery, archipelagu, gdzie mieści się rodzinne miasto CR7 Funchal. Jest nim kilkudziesięciosekundowy film, na którym ludzie robią słynną cieszynkę Portugalczyka. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Wideo zrobiło furorę w sieci. Po 3 godzinach od udostępnienia nagranie zostało odtworzone około 6 milionów razy. Cristiano jest bardzo emocjonalnie związany ze swoją rodzinną miejscowością. Nic więc dziwnego, że otrzymał on taki prezent od mieszkańców tego regionu. Nic natomiast nie otrzymał od swojego byłego klubu z Madrytu. Real jako jedyny były klub Cristiano kolejny raz pokazuje, że odcina się od Portugalczyka i nie złożył mu nawet życzeń urodzinowych. Cristiano, spóźnione, wszystkiego najlepszego. Ciekawostka. Legenda Serie A i Napoli Marek Hamsik odchodzi do chińskiego Dalian Infang. Słowak łącznie rozegrał 520 spotkań dla Napoli, w których strzelił 121 goli, co czyni go rekordzistą pod kątem występów oraz liczby bramek, oraz zanotował 111 asyst. Zasada bramek strzelonych na wyjeździe powinna być znana każdemu kibicowi piłki nożnej. W dużym skrócie, w przypadku meczu typu play-off z dwoma meczami, gdzie wygrany awansuje, a przegrany odpada, gdy padnie bramkowy remis, premiowana jest ta drużyna, która strzeliła więcej bramek na wyjeździe. Przepis ten obowiązuje już od dawna. Miał on na celu po pierwsze zmniejszyć liczbę dodatkowych meczów i dogrywek, po drugie bramki na wyjeździe miały premiować drużyny, które odczuwały trudy transportu na boisku rywala. Czas jednak poszedł do przodu i strzelanie goli na obcych boiskach nie sprawia już takiego trudu jak kiedyś.
Dlatego UEFA ma się zebrać i przedyskutować zniesienie tego przepisu pochodzącego z 1965 roku. Światowe media nie mają wątpliwości. Usunięcie tej reguły jest niemal przesądzone. Tym bardziej, że apeluje o to coraz więcej szkoleniowców na czele z José Mourinho i Carlo Ancelottim. Pierwsze zebranie w tej sprawie ma się odbyć w środę 6 lutego. Jednak wtedy nie zostanie podjęta żadna wiążąca decyzja. Na dalsze losy tego przepisu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Być może będzie on zniesiony od przyszłego sezonu. Ciekawostka. W ostatniej chwili prawa do pokazywania Pucharu Hiszpanii nabyła stacja Eleven Sports. Dzięki temu zarówno dzisiejszy, jak i rewanżowy mecz pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt będzie do obejrzenia na polskim kanale. Podobna sytuacja ma miejsce z drugim półfinałem oraz wielkim finałem. Kamil Grosicki 8 czerwca skończy 31 lat. Obecnie jest to jeden z najlepszych okresów Grosika na profesjonalnym poziomie. Pomimo tego, że przed reprezentantem Polski jeszcze kilka ładnych lat grania, już teraz w rozmowie z Super Expressem zdradził, gdzie może zakończyć karierę. Marzę o tym, żeby wrócić do Premier League. Myślę, że w takiej sytuacji byłoby możliwe przedłużenie kontraktu z Hull o 3 lata i pozostanie tutaj do końca kariery. Skrzydłowy uzależnia swój pobyt w obecnym klubie od tego, czy awansuje on do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Takie podejście Grosika jest bardzo zrozumiałe. Premier League to wymarzona liga dla niego. Sam Polak pozytywnie spojrzałby na nową umowę. Co do przyszłości, to klub musi określić, jaki ma plan na mnie. Ja jestem gotowy do rozmów. Wydarzyć może się wszystko. Zarówno moje odejście, jak i to, że podpiszę nowy kontrakt. Wszystko powinno się rozstrzygnąć za kilka miesięcy, kiedy to poznamy kluby premiowane awansem do Premier League. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdzie się Kamil Grosicki i jego Hull City. Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych strzelców zarówno Bundesligi oraz Bayernu Monachium. Ostatnio szkoleniowiec Niko Kovac mianował go trzecim kapitanem. Pierwszym jest Manuel Neuer, a drugim Thomas Müller. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z reprezentanta Polski. Swoje niezadowolenie wyraził były piłkarz bawarskiego klubu Dietmar Hamann. Takiej wypowiedzi na temat Lewego udzielił niemieckiej stacji Sky. On nie ma za wielu przyjaciół w Bayernie, jest mocno kontrowersyjny. Jego zachowanie na boisku jest mocno irytujące. Wymachuje rękoma, pokazuje jakieś teatralne gesty. To sprawia, że jest samotnikiem. Wiem, że nadal regularnie strzela bramki, ale brakuje mu goli w najważniejszych meczach. Te miał Mario Mandzukic, z którym Bayern zdobył Ligę Mistrzów. Lewandowski nie może się tym pochwalić. Jego apatyczne ruchy na boisku sprawiają, że powoli staje się problemem Bayernu. Jest to dość mocna i kontrowersyjna wypowiedź na temat piłkarza, który jest w tym sezonie liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Miejmy nadzieję, że w 1/8 finału Lewy pokaże Hamanowi klasę i wytrąci mu wszystkie argumenty przeciwko niemu. Ciekawostka. Według stacji radiowej Cadena Coppe piłkarz Legii Warszawa Carlitos znalazł się na celowniku amerykańskiego klubu New York City FC. Drużyna MLS jest skłonna zapłacić za Hiszpana 2,5 miliona euro. Miałby zostać następcą innego Hiszpana, Davida Villi. Legia na pewno taką ofertę by rozważyła, gdyby rzeczywiście pojawiła się na stole. Kamil Glik jest jednym z najlepszych polskich obrońców ostatnich kilku, a może nawet kilkunastu lat. Mistrz Francji, półfinalista Champions League, uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Sukcesy Kamila możemy wymieniać w nieskończoność. Ostatnio brytyjskie The Sun opublikowało ciekawy ranking piłkarzy, którzy grają najwięcej. Klasyfikacja została przeprowadzona wśród 5 najlepszych europejskich lig. Biorąc pod uwagę ostatnich 5 sezonów, obrońca AS Monaco plasuje się na drugim miejscu w tym zestawieniu. Reprezentant Polski łącznie wystąpił w 176 spotkaniach, spędzając na boisku łącznie 15 754 minuty. Zwycięzcą rankingu został Hiszpan Cesar Azpilicueta. On zanotował 182 spotkania, przebywając na boisku łącznie 16 099 minut. Dla porównania Lionel Messi zajął 5 miejsce, natomiast Cristiano Ronaldo czy Neymar nie znaleźli się w pierwszej 20 notowania. Ciekawostka. Według niemieckich mediów o Dawida Kownackiego oprócz Fortuny Düsseldorf walczyło również Schalke. Reprezentant Polski jednak nie chciał łamać danego słowa. Dałem słowo Fortunie i chciałem go dotrzymać. Uznałem, że w mojej sytuacji Fortuna to dla mnie lepszy klub. Tutaj będę miał więcej szans na grę. Krzysztof Piątek zaliczył kapitalne wejście do drużyny Milanu. 3 celne strzały, które oddał w 3 meczach, zawsze kończyły się golami. Gennaro Gattuso, szkoleniowiec Rossoneri, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem reprezentanta Polski. Piątek to piłkarz, który przeraża obrońców. Kiedy pojawia się miejsce do podania, to porusza się w taki sposób, że rywale się za nim cofają.
Dzięki temu nasi pomocnicy mają więcej miejsca. Jest w świetnej formie i bardzo nam pomaga. Kolejna okazja do zobaczenia popisów strzeleckich byłego piłkarza Genoi nadarzy się w najbliższą niedzielę, kiedy to na San Siro Milan podejmie Cagliari. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie. My widzimy się już wkrótce, do zobaczenia.